Witam w aktualizacji Zaproś Przyjaciół. Polega na niej to, że do gry weszła funkcja, gdzie dostajemy unikalny link w grze i jeżeli ktoś zarejestruje się do gry i będzie grać zaproszony przez ten link, to na naszym koncie pojawi się właśnie na tym graczu, że to my go zaprosiliśmy i co kilka poziomów, których on osiągnie, dostaniemy nagrody. Tutaj jest opisane, że na Targu Królewskim właśnie znajdziecie tą opcję zaproszenia. Zaraz zobaczymy. Targ Królewski, gdzie to jest tutaj? Zaproś znajomych. Jak widzimy takie coś. Tutaj jest nasz link. Jednym przyciskiem możemy kopiować, skopiowana deskowka, możemy wkleić. Jeżeli ten link wrzucamy na przykład na jakieś strony, by ktoś wchodził w nie i byśmy po prostu zachęcili go do tej gry. Jeżeli on będzie grać, będziemy to chyba nawet widzieć gdzieś. No, zauważymy to, no, jeżeli wbije ten pierwszy, dziesiąty poziom, to dostaniemy te 2000 drewna. No, jak widać, to nie jest dużo, ale później już są zachęcające nagrody, bo dosyć sporo zabawek jest, dostaje się, rubinowych. Tutaj mamy wskazówki, jak zapraszać znajomych. Akurat jest nawet szybki poradnik, kopiujemy link. Klejamy go, znajomy osiąga poziom 6, my dostajemy wiadomość i właśnie po kolei zyskamy takie nagrody. Im więcej, tym lepsze nagrody i pewnie jedno z najlepszego wyposażenia można zdobyć, jeżeli graczy będzie dużo i osiągną coś koło 60 poziomu albo maksymalnego. Tutaj jak widzimy, mamy podgląd. EQ jeszcze po angielsku, to znaczy wyposażenie, equipment chciałem powiedzieć z angielskiego. Inne zmiany, jakie zaszły w tej aktualizacji, to gdy był konkurs szlachecki, to mieliśmy albo podzielony, że mamy rekrutować tylko dystansowych żołnierzy, albo odwrotnie, czyli wręcz. No i teraz jest ten konkurs złączony. I punkty uzyskujemy i za tych porówno, po jednym punkcie za żołnierza wręcz i właśnie dystans. Tutaj na koniec prosto od Filipa mamy, gdzie możemy wrzucać, jak zapraszać znajomych i no właśnie gdzie wykorzystywać ten link różny. No wiadomości w butelkach to nie za bardzo. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków aktualizacji. Pozdrawiam i do zobaczenia. Jeszcze na koniec, jeśli jesteś nowym graczem, to warto skopiować sobie ten link i zagrać w tą grę.